Czas przygotowania do świąt Bożego Narodzenia, do przyjścia Pana, dobiegł końca. Świętujemy dzisiaj moment, w którym Bóg przyjął nasze ludzkie ciało z Jego różnymi ograniczeniami, upadkami, ale ciało, które Chrystus przyjmując przepustił, sprawił, że stało się inne, lepsze. Ta krucha, mała dziecina, która rodzi się w nocy betlejemskiej, rodzi się dla nas tu i teraz. W konkretnym momencie mojego życia. Rodzi się w momencie, kiedy może jestem na wyżynach swego życia i wszystko już osiągnąłem. Albo w momencie, kiedy dosięgam dna i niżej już upadłem właśnie mogę. Przychodzi w momencie, kiedy jestem w stanie radości, bo coś fajnego się wydarzyło w moim życiu. Ale też w momencie może przyjść, kiedy ktoś jest w rozpaczy, bo przez chorobę ktoś bliski odszedł z tego świata. Boża dziecina przychodzi do kogoś, kto może zwyciężył jakąś ciężką chorobę, albo do kogoś, kto się niedawno dowiedział, że choruje bardzo ciężko. Boża dziecina przychodzi do osoby, która jest gorąca, głęboko w wierze swojej. I do osoby, która w jakiś sposób z tą wiarą nie współpracuje. Chrystus przychodzi w naszym jesieniu, w Jabłońcu, Jasionnej, Mirkowicach, Lisiej Górze. Przychodzi w naszym województwie, w Gorzowie, Zielonej Górze, w Warszawie, w całej Polsce. Przychodzi do nas i do każdego innego człowieka. Przychodzi w szpitalu, w noclegowni, na posterunku policji czy w komendzie Straży Pożarnej. Przychodzi do żołnierzy, policjantów, którzy strzegą naszej wschodniej granicy. Przychodzi w tym konkretnym momencie mojego życia, w którym teraz jestem. Nieważne, czy to jest radosny, czy smutny moment. Przychodzi, ale po co? Po to, aby powywracać moje życie. Przychodzi, aby ta miłość, którą niesie ze sobą, to moje często misternie budowane życie całkowicie do góry nogami powywracać. Zmienić, przemienić swoją miłością. I po to tutaj dzisiaj jesteśmy, na tej Eucharystii. Po to też kilka godzin temu ze swoimi wspólnymi członkami rodziny stworzyliśmy wieczerzę wigilijną. Przełamaliśmy się opłatkiem, złożyliśmy sobie życzenia. Ten czas, w którym teraz jesteśmy, to czas, kiedy gasną spory, gasną wojny, kiedy buduje się miłość. I tylko od nas zależy, czy ta miłość do nas przemówi i będzie w naszym sercu, czy nie. Czy te właśnie rodzinne przy tym stole zgasły, czy za chwilę po życzeniach na nowo rozgorzały. To wszystko dzieje się w naszych sercach. Albowiem dziecię nam się narodziło, drodzy bracia i siostry. To dziecię, które przyszło z miłości, przez miłość i dla miłości. Miłości bezgranicznej. Do końca, do krzyża. Miłości, która przychodzi, aby oddać się w miłości dla nas. I tym sakramentem miłości jest ta Eucharystia, w której uczestniczymy, którą rozpoczynamy, którą kontrolując razem z księdzem prałatem pragniemy sprawować następujących intencji. Ksiądz prałat modli się za wszystkich parafii, za was, moi bracia i siostry, prosząc o wszelkie Boże błogosławieństwo płynące od Bożej dzieciny, o wszelkie łaski, w sposób szczególny zdrowie, a dla tych drogich parafiach, którzy odeszli z tego świata, o łaskę życia wiecznego. Ja natomiast w miłosierdziu Bożemu polecam świętej pamięci Tadeusza Oszmiany, prosząc o miłosierdzie Boże dla niego. Uznajmy zatem na początku tej Eucharystii, że jesteśmy grzeszni, abyśmy godnie i dobrze z Panem mogli się spotkać. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem
i myślą o uczynkiem i zaniedbaniu. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przed obłaga Najświętszą Marię, zawsze dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiły nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzech, doprowadzi nas do życia wiecznego. Wszystkich rodów, właśnie wśród Bogów.
Pawła apostoła do Tytusa. Ukazała się łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom i poucza nas, abyśmy wyrzekłszy się bezbożności i żądz światowych, rozumnie i sprawiedliwie i pobożnie żyli na tym świecie, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia się chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa, który wydał samego siebie za nas, aby odkupić nas od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud wybrany na własność, gorliwy w spełnianiu dobrych uczynków. Oto Słowo Boże. Nie różni się wcale od antybetyjskiej mocy. Wiecie dlaczego? Tak samo jak tam.
tamtej nocy było wiele paradoksów. Tak samo i dzisiaj te paradoksy są te same. I dlatego też, tak jak i wtedy, tak i dzisiaj, ludzkie serca otwierają się zimną pieczarą. Tak jak zimno jest skutą mrozem, tęgą otwiera się. I uważam, że wszystkie nasze serca otwierają się dzisiaj. To jest wielkie zapotrzebowanie na Boga. Więcej zapotrzebowanie jest na drugiego, który przyjdzie na mnie i mi pomoże. To się boję. Przeżywamy różne dramaty, nie tylko nasi bracia. Uczymy się z nimi na granicy szczerze, byśmy mogli się gromadzić Boga, wierzyć i kształtować się w szkole mistrza naszego. Ale z drugiej strony też i też inna sprawa. I tak sobie bardzo często, kiedyś pamiętam pewne wydarzenie, które wraca do mnie bumerang z moim kolegą tego roku był powołał kobiet go za ksiądzem Łysieckim. Bo on wigilii, która została szybko zakończona z tej racji, że nasz Boga wtedy 48-letni mężczyzna miał raka płuc. Niedługo ta wigilia, wyszliśmy po tej wigilii, chodziliśmy ulicami miasta. Jechały taksówki wiozły z spóźnionej wigilijnej gości. Pamiętam, podnieśliśmy głowę do góry w bloku. Za ofiarami stała kobieta. I tak tą ofiarą kobiecie machała. Tak zasłoniła, odsłoniła, oceniała, patrzyła się w ciemność o tej kolejce taksówki. Ja tak sobie pomyślałem, mój kolega to samo. Te samo uczucie mi się pamiętam, bo Bogu mi zabrało. Pomyślałem sobie, coś bardzo samotny, bo obcowany, strasznie sam. Tego wieczoru, tej nocy, pełnego paradoksu, czekam na kogoś, na bliskiego, kochanego, któremu tylko ofiarował. Czekam na bezczciwości, po prostu wyciągnięcie ręki, by powiedzieć, że fajnie, że jesteś dla mnie ważny, czekam na ciebie. I pomyślałem sobie znów, że my wszyscy jesteśmy taką szybą, zakieraną, kieraną naszej uczestności. Bo jest wielkie zapotrzebowanie. Moje doświadczenie i twoje takie same jest. Bo mamy tę samą naturę. Co prawda dotkniętą grzechem, wielokrotnym, osłabioną, ale taką samą. Jest zapotrzebowanie człowieka. Ja pragnę człowieka, szukam człowieka. I dlatego też Boże Narodzenie. Dzisiejsza święta noc. Znów noc paradoksu. A zarazem uświadamienia sobie, że on przychodzi. Przychodzi w moją rzeczywistość, nasza rzeczywistość. Taką konkretną, XXI wieku. Przemienić ją. Dlatego też Boże Narodzenie. To jest otwieranie swojego serca. Otwieranie się całego człowieka. Na tę rzeczywistość nie tylko fizyczną, też szczególną, ale tę niewidoczną, metafizyczną. Otwieranie się na tajemnicę Boga. I przyjmowanie tego Boga w naszą rzeczywistość. Dlatego nie módlmy się. Boże Narodzenie to nie jest dla religii, chociaż ona jest przepiękna, postawa jest cudowna tutaj. Ale Boże Narodzenie to też nie jest pięknie zestawiony, nakryty stół i to w sposób przemyśli i piękny. I fajne rzeczy dzięki łasce Boga przydamy na tym stole. I to Boże Narodzenie to nie jest tylko to miejsce przy stole, które musi być puste, a tych miejsc tej nocy było bardzo dużo. I tego wieczoru wiecie o tym. Są otwarte serca, które płaczą za mamą, za tatą, za bratem, za siostrą, za przyjacielem, za kolegą. Bo on też moje. I to jest niewiadome, czy jeszcze dzisiejsza noc. Przecież patrzmy, jak to się wszystko szybko dokonuje. Musicie zacząć świadomić sobie. Boże Narodzenie, to nie są tradycyjne kolędy. Boże Narodzenie to nie jest mit, kochani. Boże Narodzenie to jest otwieranie Bożego serca na tę empiryczną doczesność, która nas otacza z zewnątrz, to otwieranie się, by pozwolić by Bogu, który zaczyna od dziecięcego chwilenia, od tej kruszynki na sianie, przychodzi i jest otoczony chwałą bóstwa, by pokazać tobie i mi, w jakim kierunku ja mam ewoluować, mam się rozwijać jako człowiek na podstawie, na bazie człowieczeństwa, jaką na tę nadbudowę tworzyć. Przepraszam, że korzystam z myślenia marksistowskiego, ale baza nadbudowa, ale myślę o tej nadbudowie duchowości całej człowieka, żeby coś mądrego, fajnego powstało, co będzie służyło. Dlatego też w którym kierunku ma to iść. I on, Boże Dziecię, pokazuje człowiekowi. Dlatego też, kochani, co prawda wiele się zmieni, szybko się zmienia. Poczmy nawet na to, że
Inaczej wyglądają nasze wieczory, poprzez są światło, dużo tego światła jest. Są reflektory, są telewizory, są komputery. Możemy przekazać szybko myśli, kontaktować się. A z drugiej strony nawet wszystko upraszczamy, sami stajemy się bardziej skomplikowani za nimi i sobie nie radzimy. Analizując współczesną błędę, marsjańska panienka, wenusowski Jezus, atomowa szopka. Słuchajcie, czy tam jakiś inny żółwek? Ale to niewiele mówi. To mówi też i pokazuje, że jest jedna najgłębsza pragnienie. I musimy właśnie pozwolić Bogu, by wszedł w naszą rzeczywistość. I to zależy od Ciebie i ode mnie. Czy pozwolisz Bogu wejść tylko do przeciąga swojego serca? Czy wpuścisz Go do komory, żeby On wniósł to, co Bóg wnosi ku naszemu pełnemu ubogaceniu, naszego całego człowieczeństwa? Kochani, słuchaliśmy dzisiaj Ewangelii. Słuchaliśmy tego Bożego Słowa, które do nas jest skierowane. Bo przepraszam, można później podejść do tych słów. Ktoś mi powiedział pewną anegdotę, że tam z tego rabina poszedł. Człowiek powiedział, słuchaj, ty wiesz chyba, dzisiaj w nocy wykonał się coś nadzwyczajnego. Spełnimy się przy pokoju Michałasza, jak i Zanasza. A ty, Betry, miasto ludzkie z ciebie wyjdzie Mesjasz, największe z miast. A oto Pan na poczcie i porodzi syna i nazwie go Emanuel, Bóg z nami. W każdym razie, dzisiaj, on ten podniósł jak stary rabin z fotela, potrzebował okna, przekarł szybę w oknie, spojrzał przez okno na ulicę, na ciemność, spojrzał do góry, na okno, lewo, na prawo i nic nie dostrzec. Nic się nie zmieniło. Może być tak, że nic się nie zmieniło, to kolejne odnotowanie, a nic nie znaczy, zdarzyło się w Betlejem, w mieście chleba. Dlatego też zostało to wyszlanone. Oby się nie mówił, że to fikcja, że to mit, że to bajka fantazji. Tak, to było za Cezara Augusta. Patrzcie, wtrącił, kiedy wielkorządcą Cyrilu Kwiryniusz, to imperium rzymskie w tym czasie jest. Byś umiejscowił sobie, że to nie jest bajka, ale że to jest konkret. I dlatego też to jest historia, którą włącza Ciebie Bóg w tę historię zbawienia i nami Ty uczestniczymy w tej historii zbawienia. I potem tam na ręce się ubiega. Nic więcej nie ma. O cesarza, uczcili z nim o Kwiryniuszu. Nawet kiedy po prostu Bóg pośle aniołów, nie pośle, ale do Cezara Augusta i do Kwiryniusza. Nie pośle nawet do rodziców Matki Najświętszej Anny Józefa, by ich poinformować. Ale skąd pośle, wyobraźcie sobie do kogo? Do pasterzy. Zastanawiam się, dlaczego tutaj w tej samej okolicy przebywali pasterzy? Pasterze. Kim byli pasterze, że Ewangelię Łukasza zanotował? Pasterze, jak wszedłem w studium głębsze, przecież to była najmniejsza klasa ludzi. I w tym najgorszym pomiarami. Słuchajcie, byli na poziomie, w ocenie takiego wartościowania socjologiczno-psychologiczno-moralnego, na równi z celnikami i prostytutkami. Oni mieli taką wartość w narodzie izraelskim za czasów Chrystusa. A dlaczego? Dlatego, że w tamtym czasie rządziły prawa, które obowiązywały. Znajdziecie w Piśmie Świętym w Stanie Księdze Kapłańskiej przepisy liturgiczne, administracyjno-sądowe i moralne. Tego było tak dużo, że prawowity Żyd nawet nie wiedział, czy ich może być spokojnie, że wszystko wypełni. Nieważny był człowiek. Nieważny był nawet Bóg. Ważne było tylko prawo. Bezduszne prawo. A ci pasterze to są ludzie, którzy wędrowali, którzy zajmowali się trzodem. Byłem zawsze zdziwiony, obserwując Jerry po okolice, tam pustynia ludzka, jak ci pasterze przesuwali się i te kozy, te owce, patrzyłem się, mam doświadczenie i wsi, i miasty, co te zwierzęta znajdują na tej wypalonej ziemi, jakieś trawy. W każdym razie oni się przesuwali, a przecież najważniejszy był szabat. Oni zachowali szabatu, bo musieli karmić tą bydło i z tym bydłem wędrować. Dlatego też, jeżeli nie zachowują, to oni są najgorsi. Oni są odtrąceni. A poza tym nie byli spalonymi słońcem. Jak słońce tam byliśmy w lutym, upał. I dlatego mogli lecieć na ulicę Betlejem i krzyczeć: Jezus się narodził! Jezus się narodził! Słuchajcie, nikt by nie popatrzył, zwariowali. Nie można im wierzyć. Oni mają złudzenia, jak to tam nie autentycznie, nie prawdziwi świadkowie. Może
Przecież oni to zupełnie stali daleko. Bo przecież wiedzieli, oczekiwali, że przyjdzie Chrystus, narodzi się Bóg, spełni obietnicę. Przyjdzie on w potężną mocą i władzą, będą przecinać ziemi, grzmoty i tak dalej. Czy sobie nie wyobrażali tego? A nagle Betlejem było brudne. Brudne takie samo. Dużo ludzi, tym bardziej mężczyźni, przyszli do Bogu spisał, sporządzony. I oni dzisiaj rozumieli nie dość, jak to chodziło o jedno i dzisiaj chodzi. Dzisiaj sobie uświadomić. Chodzi o jedno. O Twoje i moje nawrócenie pewne. O to, żebym miał dowód o życie wewnętrzne. Żebym ja współpracował z łaską Bożą. I każdy z nas ma powinność tą małą złota przyjąć. I dlatego też dojdę do pewnego stwierdzenia, do pewnego powiadania, które mówi o pasterza dalej, kochany. Bo ty pokazujesz, że Bóg nie patrzy, ile masz, co masz, jakie dopełniacze przy Twoim nazwisku. To nie jest ważne dla Boga. Ważne Twoje serce, które jest czyste, które otwarte, które dokonuje przemiany, jak gdyby umiera za stary człowiek, rodzi się nowy. I w każdym razie to jest opowiadanie, które no, oczywiście wyraża pewną prawdę i przesłanie moralną, paradezę moralną, konkretnie. Bo wreszcie sobie okazuje się w zapisie tej legendy, która krąży, że były dwie grupy pasterzy. Jedni usłyszeli śpiew angielski i to zaproszenie, że on się narodził, szybko pobiegli pasterze do grotu betlejemskiej. Można sobie wyobrazić, kto widział i tam oddali cześć. Oczywiście śpiewali razem z aniołami, radość była. A ci drudzy, ta druga grupa też pasterzy, która była z boku, Bóg kroku się zastanawiał. Kolpod i Szena to byli właśnie zaskoczeni, nie wiedzą co robić. Zrobili od razu na ratę. No tak, jeżeli tak, mamy taką wiadomość, musimy się ustosunkować. Ale mamy przecież trzody, musimy pilnować, musimy zorganizować życie, no tak z Panem. No, to wygląda raczej później tylko dla starszy syn i najmłodszy. Juli, ale teraz pójdziemy z pustymi rękami. Do Boga trzeba zawsze coś zanieść, coś dać, coś dać. Co zrobimy? Stary pomyślał. Aha, kupię srebrny nóż. A te młody? Drewniany łuk. Ścili się pani. No i każdy nóż do zgody. Rano wcześniej byli jeszcze ten dzień się budzi bardzo wcześnie, a szkodarze działają. Weszli do sklepu i kupili, poszli. Poszli do Betlejem. Nie było problemu, żeby znaleźć ten drogę, gdzie się jedno znalazł. Bo ludzie wychodzili, słuchaj, było siebie zamieszanie było. Weszli tam, razem uklękli, oddali pokój, bo widzieli pasterze drugiej grupy, oddają cześć Jezusowi, Mesjaszowi. Poklęczeni po adorowaniu, za chwilę podnieśli się i wychodzą. A Matka Najświętsza mówi do nich. Oni już byli za drzwiami. Nieszczęśliwi są ci, którzy nie mają czasu dla drugiego. Nieszczęśliwi ludzie, ci, którzy nie mają czasu dla drugiego, często słyszę. Nie pójdę do kościoła, nie mam czasu. Będę stary, to będę chodził do kościoła. Nie mam czasu na modlitwę. Nie mam czasu odwiedzić mamy swojej pory. Nie mam czasu dla taty. Nie mam czasu dla kogoś innego, kochany. Dlatego też liczę się ty, ten człowiek, który nie ma czasu. Nie posunę się dalej. Przyjdzie choroba, będzie czas. Czasem długie leczenie i leczenie jest. I wtedy dochodzimy do żywania bardzo szybko. Gdyby tak Bóg podniósł, uzdrowił nasze nogi. Dlatego też, kochani, dzisiaj, kiedy tutaj jesteśmy, czy Pan, właśnie pasterze rozpoznali pośród Jezusa. My też chcieliśmy iść do Niego. Gospody bogate były zamknięte. Czy ten paradoks nie powtarza się dzisiaj? No troszeczkę, niewiele to znaczy. Bo przecież kiedyś był Pan bogaty człowiek, jak pytają, ile zostawił? Ile zostawił? On mi wszystko zostawił. Nic nie wziął, nic nie weźmie. Bogaty jesteś, jeżeli Bóg jest w twoim sercu. Jeżeli Bóg pozwoli mu narodzić się, odwrócić się od grzechu, zerwie z tego, co cię krępuje, aminuje, poniża, co jest źródłem wszystkich chorób. Bóg przyjdzie ze swoją łaską prześlijającą, napełni twoje serce. Ale musisz przyjść swoją biedą, przez swoje ograniczenia, swoimi grzechami, swoimi upadkami. Nie można wstydzić się, trzeba tylko grzechu. Ale to też święty, też 7 razy na dzień upadał, ale trzeba się podnosić. Dlatego Bóg jest miłością cierpliwą, przebacza, czeka na ciebie. Dlatego też najgorsi, dzisiaj drodzy bracia i siostry, stanie przed Bogiem i powierzchni mu siebie. Bo w zasadzie nikt nie był przeciw Jezusowi i Marii, nic Ewangelia nie mówi. Ale tylko stwierdzili, że
gospody bogatych były zajęte. I dzisiaj też wielu jest, którzy nie mają nic wobec Jezusa, Matki Najświętszej Józefa. Ale po prostu nie mają tego czasu. Nie mają tam ich czasu, bo tysiąc spraw różnych wypełnia. Puste rzeczy wypełnią ludzkie serca, które przynoszą uszczęśliwienia i upokę dostaną. Dlatego dziękuję Bogu, że jesteś tutaj. Bo Mickiewicz chyba wierzysz, że Bóg rodzi się we pieniądzmi żłobnia. Biada człowieku, jeżeli on się nie narodzi w tobie. Czy rzeczywiście Bóg rodzi się w moim sercu? Jeżeli on się rodzi. Czy ty pozwalasz Bogu, żeby on wszedł w twoją rzeczywistość? I tutaj jest współdziałanie. Bóg przychodzi ze swoim łaskiem, z Bogiem zazdrosnym. Ale ty musisz czynić też krok w stronę Boga. Mamy czas. Bóg nam daje. Jeszcze nogi niosą ręce, by uleżeć się w piersi i przeprosić. Wyprosić Pana Boga. I dlatego też dziękujemy dzisiaj. Przepraszamy i oddajmy cześć Bożej dzieci. By to Boże dziecię nam usobiło każdego dnia. By każdego dnia rodziły się w naszych sercach, w naszej rodzinach, w naszej ojczyźnie, w świecie. Bo dzisiaj rodzi Bóg, a jest miłość. A jeżeli jest miłość, to jest radość i pokój. A jeżeli jest radość i pokój, nie ma stresu wtedy. Jestem zdrowy, tego zdrowia ciała i duszy życzę sobie i Wam, kochani. Wesołych, radosnych świąt Bożego Narodzenia. Thank you.
prosić, aby moją i naszą ofiarę przyjął pokój i wszechmogący. Wszechmogący Boże, przyjmij z upolowaniem dary złożone w świętą noc Narodzenia Pańskiego i przez tajemniczą wymianę daru daj nam udział w bóstwie Twojego Syna, w którym nasza ludzka natura zjednoczyła się z Tobą, przez Chrystusa Pana naszego. Ciałem, krwią Twojego Syna,
i napełnieni Duchem Świętym, stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Niech nas On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo swoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą, Bogorodzicą Marią, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami i męczennikami, ze świętą Faustyną, ojcem Pio, Janem z Duchy, Rafałem Kalinowskim, Józefem Sestrem Belczarem, Antonim z Bachy, błogosławioną Matką Teresą Józefa Tausze, Karoliną Guskówną, Matką Marią z Zonnerkę, Księdzem Michałem Sobocka, świętym Janem Pawłem II, błogosławionym Jerzym Popiełuszko, świętą Witą z Kaszy, świętym Jakubem Santiago i Kompostela, błogosławionym Stefanem Kardynałem Wyszyńskim, błogosławioną Elżbietą Różą Marią Ciacką i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie wędrują za nami ludźmi. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź wierze i miłości w Kościół pierwszy mówiący na ziemi, jak jest Twojej usługi papieża Franciszka, naszego biskupa Tadeusza, Pawła, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Przyjmij to swoje ofiary naszych zmarłych braci i siostra, a wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego uderza świat wszelkimi dobrami. Przez Chrystusa, z Chrystusem i Chrystusie, Tobie Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, przeda cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Amen. Syn Boży stał się człowiekiem, abyśmy mogli stać się dziećmi Bożymi. Dlatego pełni wdzięczności ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie puść nas na pokuszenie, ale nas nam ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obnaż nasze czasy pokoje. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo, potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, przy Twoim narodzeniu aniołowie zwiastowali ziemi pokój. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij jego pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. I z Duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Pokój na wszystkich. Oto Baranek Boży, który gładził rzeki świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie,
ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Komunia Święta udzielana będzie w sposób następujący. W tym rzędzie Pan Szabas będzie udzielał Komunię Świętą na dół, w drugim rzędzie ja będę udzielał Komunię Świętą do was. Thank you.
Bożą stronę się do niebie Anna. Najświętsze serce Jezusa. Zmiłuj się. Niepokalane serce Maryi. Módl się za. Wszyscy święci patronowie nasi. Módl się za. Konieczne ogłoszenie pasterskie. Co prawda nie ma, bo dzisiaj jest to piąty, pierwszy dzień do soboty. Wypełniamy się w niedzielę. Ważne są teraz niedzielki. Wiemy, czwarty niedziela Adwentu, ale dzisiaj Boże Narodzenie. Dziś się narodził Chrystus Pan Zbawiciel. Te słowa wyśpiewaliśmy z Panem Jezusem Zbawieniem, wspominając, że dla nas, dla naszego zbawienia, Bóg stał się człowiekiem, abyśmy my mogli uczestniczyć w życiu samego Boga. Jest to objęcie ludzkiej natury. To jeden z najważniejszych praw wiary chrześcijańskiej. Niech czas świętowania tajemnicy obecności Boga wśród nas będzie przepełniony radością, życzliwością oraz dobrocią. I wszystkim parafianom i gościom Bóg chroni i udziela swoich darów, umacnia swoim słowem i błogosławi na drogę w codzienności. Wszystkim życzymy, co się dzieje Tomasze, życzymy wesołych, radosnych, błogosławionych świąt. Kochani, dzisiaj msza święta jeszcze będą odmieniane tutaj. I także o godzinie 12 będzie o godzinie 17. Już jest sobota, pierwszy dzień Bożego Narodzenia. Oczywiście Kościoła filialny. Również o godzinie 9 będzie wieczorem, o 10:30 na Błońcu. Pierwszy dzień tak bardzo rodzinny, spotykamy się, dzielimy, cieszymy się z tą obecnością. Oczywiście są między tych, którzy odeszli, a którzy żyją przez zawodziło się prawie w naszych sercach, bez których z podstawą wdzięczności naszą pamięcią mówimy się serdecznie za tych ludzi. Myślę o ludzi za naszych rodzeństwie, naszych kolegach, koleżankach, bliskich sąsiadach, tak dużo oprowadziliśmy, oprowadzamy. Cały tydzień, w tamtym tygodniu, że 5 osób. W samym tym ostatnim tygodniu przed Bożym Narodzeniem. Kochani, dzisiejszą ofiarę, którą złożyliście, jak wiecie, zawsze przekazujemy na dom samotnej matki, na wychowanie małych dzieci. Dlatego też ta jest wielka wrażliwość zawsze, nie tylko, ale druga sprawa to zawsze hospicja. Bo często w tej fazie pełnego naszego życia korzystamy z tej obfitości naszych serc. Dlatego też z całego serca Bóg zaprosił mnie tych, którzy będą korzystać z naszej pomocy, a wy w partycypujcie w domu, które Bóg błogosławił. Głęboko wierzymy, że Bóg powierzchnia na was wróci. Jutro w niedzielę, 26 grudnia, dzień świętowania, jednocześnie święto świętej rodziny Jezusa, Maryi i Józefa. Jakby wypadło świętego Szczepana, bo zawsze był pierwsza niedziela po Bożym Narodzeniu, zawsze świętej rodziny. Zapraszamy wszystkich serdecznie do świątyni na modlitwę w intencji naszych rodzin, aby były one środowiskiem zastania wierze, nadziei i miłości ku Bogu i ku drugiemu człowiekowi. Msza święta prostowana tak jak w każdą niedzielę. Tutaj będzie 9, 12, wieczorem 17, 2, o godzinie 8 będzie się na 10:30 jak Błońc. W każdym komentarza z drugiego dnia idzie na Katolicki Uniwersytet Lubelski, Instytut Filozoficzny Antologiczny i Zielonej muszę zapłać. Jest też list dyrektora, mamy dzielny komunikat, tylko sygnalizowany z zewnątrz, czy też z wydziału, a my nie wiem, czy to jest list episkopatu odnośnie świętych rodziny z Nazaretu. Kolejny chciałbym polecić jeszcze gazety, co prawda są, nie wiem, czy jeszcze są, ale są przepiękne, bogate w treści. Gość niedzielę oferuje nam wszystkim Pismo Święte, Nowy Stary Testament, stąd jest pierwsza płyta i będzie wydawany cały czas na chorych, dla tych, którzy są niewidomi i tak dalej, będą korzystać. A w niedzielę jest przepiękny modlitewnik z drugiej strony naszym liturgicznym, co jest wielkie, bardzo wielką pomocą i możliwości, które są na wam się znajdują. Jeszcze raz chciałbym serdecznie podziękować, nie mam już spraw, mam nadzieję, tym wszystkim, którzy przyczynili się do święta. Dziękuję panu Stanisławowi za piękne choinki, tym wszystkim całej ekipie za dekorowanie tych choiny. Mam nadzieję, że mi to wystarczy. Dzisiaj jeszcze przyjdzie lista do imienia rodziny Rachamajów. Ubogacają naszą swoją obecnością, życzliwością, gotowością całej rodziny. Mamy także pracę z rodzinami Jakowi za ten żółbek i troskę. I całą troską świątynię, która się przebija przez cały rok. Dziękujemy, że świątynia wygląda coraz piękniej.
i w tym stanie została przyjęta przez konserwatora. Nie mamy żadnych pogodów, dziękujemy, że wszystko jest spłacone. Oczywiście, gdyby wykończyć to, to też to potrzebne jest migiem z łokiem. Ta praca przyszła w mojej pomimo. Wszystko zostało zrealizowane. Nie było żadnych wystawiania pomocy, bym powiedział zaznaczyć. Bóg pobłogosławił i tak poszło, i tak jest. Na chwałę proszę. Jeszcze raz Pani życzę na swoje świąt życzymy i poprosimy o błogosławie z spokojnością i mam nadzieję. Panie z Wami, Panie z Wami, okrycie głowy na błogosławieństwo. Bóg nieskończenie dobry przez wcielenie swojego Syna rozproszył ciemności świata i przez Jego